Halo, halo, dzień dobry. No słuchajcie, jesteśmy dzisiaj u Kowali. Tak, to się wita z nami, piękny Jasiu Kowal. I ogólnie hmm, zastanawiam się powiem wam, jak to z tymi kowalami tutaj zrobić, bo tak troszeczkę sobie weszłam, już jak widzicie, jeden dzień sobie u nich przegrałam. Ta rozgrywka u nich idzie tak. Nie. Średnio na jeżdża, <noise> powiedziałabym, ale tragedii nie ma. Ogólnie słuchajcie, jeżeli chodzi o kowali, to na kowali plan jest mniej więcej taki, że ten dom ich to ma potencjał, ponieważ to jest kawał chałupy ogólnie, żeby tutaj stać się domem wielorodzinnym, gdzie jest ta wieża, bo że usunęłam im tą wieżę, a ona znowu gra. To jest creepy. To jest akurat creepy. Trochę mi widzę graścina, ale to nie szkodzi. Generalnie wpadłam na taki pomysł, żeby tą górę sobie zagospodarować jako częziaczka, tak no, yy, Jako jedno mieszkanie, a ten dół zagospodarować jako drugie, w sensie, żeby na przykład na dole, jak ja się nie wiem, wróci ze studiów, o ile on w ogóle nie, no on pójdzie na studia, bo on się mieści tutaj, widzę, oni mają 8 tysięcy coś. On się mieści w tych granicach dolnych Uniwersytetu tego, tej nowej Politechniki, tej najtańszej wersji u mnie w Dziwnowie, więc no, myślę, że, myślę, że tak zdecydowanie, jak on wróci z tych studiów, to po prostu ja tutaj zrobię remont w tym domu, że on sobie zajmie tutaj ten dół, a ten, kto będzie jeszcze żył... Nie! Zostań tutaj. Ten, kto będzie jeszcze żył, czytaj Jaćka prawdopodobnie, bo TZ9 to tutaj ma 60 dni, także pytanie, za ile on umrze. A tutaj gra to radio skończone, wyłącz mi to w tej chwili. no <grytanie> Także prawdopodobnie Jaćka tam będzie mieszkała z Janką, a on po prostu jak sobie wróci, to zajmie to miejsce na dole. Nie wiem, też chciałabym zobaczyć, ile oni będą zarabiać, dlatego, że aktualnie TZ 9 jest z Fatem. Okej, okay. <laughs> spoko. Yy, Jaćka jest pielęgniarą z pigułą poziom 3. Tutaj trzeba jej wbić technikę, sprzątanie i logikę. Jasiek, yy, w tym momencie, ma 3 dni do bycia dorosłym. Także ja go zaraz będę postarzać, żeby on szedł na studia. No to no myślę, że już yy, jutro. No, na to by wypadało ogólnie, żeby, żeby go już tam jutro wysłać. Jeżeli chodzi o jego zainteresowania tutaj, jak sobie patrzyłam w ogóle. r rodewos. Hmm. Zainteresowanie, gdzie to było? Tutaj. To, no tak, przestępczość to jest to oczywiście standard. I zdrowie. Mnie najbardziej interesuje u Jaśka to zdrowie, bo on niby chce być magnatem wydawniczym. No, i teoretycznie mógłby być tym magnatem wydawniczym, bo on ma kulturę na maksymalnym poziomie tutaj zainteresowań, więc teoretycznie, jakby pisał książki, był takim aladziennikarzem, to by nie było złe dla niego, ale ja Wam powiem, że mi to zdrowie do niego bardzo pasuje, no bo jak Jaćka pracuje jako piguła i w ogóle tak ta kariera medyczna tu jest silna w tej rodzinie, to może on na przykład chciał być na medycynę. Chociaż z drugiej strony, no jeżeli wyślę go na tą nową politechnikę, na te tanie studia, to medycyna na takich tanich studiach, no niby spoko, nie? Nie, ale wydaje mi się, że prędzej ta kultura, tak. Jenny, Janka w sensie, nie, Jenny, Jenny to była ta, Jill to, to była jego siostra, musimy im pozmieniać nazwiska, to ona tutaj w środowisko mocno mocno środowisko, także ja tu wyczuwam, ewentualnie moda to jakiś show business może albo coś. Ja z niej zawsze robiłam lekarkę, ale tutaj widzę, że ona ma w ogóle zainteresowania zdrowia dwa, więc tak średnio. No to może jak środowisko, to nie wiem, zrobić z niej jakąś tutaj panią, e, panią od e, prawej ręki Posejdona po po czy nie wiem, coś w ten deseń. No zobaczymy. W każdym razie któryś z was, już nie pamiętam kto, przepraszam, mi podpowiedziało, żeby nie łączyć jej absolutnie z Bartkiem Kamaszem. I... tak, ja nie będę ich tym razem łączyć. Ja ich zawsze łączę, Faktycznie potem dziwnowo jest jedną wielką rodziną ogólnie, ale ja ich zawsze łączę, bo oni mi jakoś tak do siebie pasują. Natomiast tak, no ja myślę, że tutaj trzeba by było zrobić coś innego, więc będzie coś innego. Podobnie jak Jasiek, który od razu też Wam powiem, absolutnie nie będzie z Ofelią. <grych> Jaśkowi trzeba znaleźć kobietę. Tak, Jaśkowi trzeba zdecydowanie znaleźć kobietę, nową kobietę, i zaraz się tym zajmiemy. Także, Jasiu, gdzie to była ta kula z gadula? Tu. O. Proszę mi znaleźć opcję. Mm, relacje wiek. Ignoruj młodych dorosłych i ignoruj dorosłych. I teraz szukamy ci kobiety. Kogo my tu mamy? Brittany Crenshaw. Kirke Childs. Ta pani jest jakaś inna. Catherine MacArthur. Marlena Moneta, a tu jest jakaś pani, co to się nazywa? Queen Chinese. Czynej? Queen Chinese. Ładna buzia. Ja bym tam chciała panią. A, to jest listonoszka. Pokaż buźkę. A czemu ty masz to, tego skina, co ja go wywaliłam? O no nie, no to tego skina to ja nie chcę. To ja sobie specjalnie skiny podmieniłam i mi się te nie podmieniły. Dobra, i sobie. To z tobą nie chcę. Do widzenia błyszczących twarzy, błyszczącym twarzą dziękujemy. No to w takim razie może jakąś inną. Jasiu. Kirkę. Tu jest jeszcze ta Brytanii. Co tu jeszcze? No to tą Kirkę. Ona ma jedna, pierwszą twarz chyba. Pokaż się. Laska. No pierwsza twarz jakby, ale przynajmniej, przynajmniej będzie ogarnięta. No dobrze. Jaką macie chemię? Jedną chemię. Nie, słabo. No ale dobra. Do no to tam Pogadaj z nią chwilę, żeby się z nią zapoznał, i potem nara. Bo tak jakby pojawiła się u ciebie w domu z Nikon, więc też nie może tutaj siedzieć za długo. TZ9 naprawdę, naprawdę śpisz u Janki w łóżku? A Janka? Janka, nie, tak się nie bawimy. I ty, dziadzie, też na dół. Nie będziesz ścielał, tylko śpi. A ty już się wyspałaś, mhm, okej. Okay. A lekcję odrobiłaś? Moment, gdzie oni mieli? Aha, dobra, zapomniałam, że przecież w dwójce zostawiają te lekcje, gdzie popadnie. No, to sobie teraz szukaj. Ale chyba odrobiła, moment. Tu nie widzę. Ach, powrót do dwójeczki. Musisz szukać zeszytów, żeby dzieci nie miały bań. <laughs> Piękne. Jaśka, ty idziesz do pracy o siódmej rano. No dobra, to tobie jest potrzebna technika sprzątanie. To możesz wstać w sumie i się pouczyć techniki i pouczyć się sprzątania. Wcale nie będę narzekać. Serio chcesz mieć kolejne dziecko? Hmm... Okej, okay. a to by. No, ona jest rodzinna, i co ona chce? Szóstka dzieci bierze ślub, tak? Brawo, Jadzia. Nie, 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 nie. Żadna szóstka dzieci. Nie, nie pisze się na to, Sorry. Ale. To zjedz. Ale. Może by jej adoptować dziecko. Proszę mnie uświadomić w komentarzu, czy ja dobrze pamiętam, że jeżeli się adoptuje niemowlę w dwójce, to ono jest tak jakby połączeniem twarzy dwóch yy, taunisów? Dobrze ja pamiętam. Tak można zrobić, żeby je adoptować dziecko, chociaż ona będzie za 13 dni emerytką. No ale nie, damy radę. Nie, nie będzie źle. Nie będzie dramatu. No to w sumie możemy Zadzwonić i tutaj, gdzie to było? Usługi, no, ewentualnie TZ9, zadzwoń, usługi. Barman, opiekunka, ośrodek, pracownik biura adopcyjnego, tak? Czy na pewno chcesz adoptować dziecko? Tak! ok ale to nie można sobie wybrać, kogo się chce adoptować? bym chciała sobie adoptować dzieciątko w sensie noworodka i nie mogę? Chyba, że, że to się później pojawiało, bo że jak ja już dawno nie grałam w dwójeczkę, wstyd! Jadzia zdobyła punkt umiejętności technicznych. Super. No to teraz jeszcze to sprzątanie wbi i już w ogóle będzie cacy. Ja w ogóle zapomniałam, bo ja, ja wiecie, kiedy, kiedy tu weszłam do nich? Jeszcze, Boże, chyba w maju? Jakoś tak i ja im zostawiłam w ogóle właśnie, ustawiłam jemu, że on będzie swatem, bo on gdzieś tam chyba nie pracował i stwierdziłam, że on musi pracować. <grym> <grym> Dlatego został swatem, mnie to rozbawiło całkiem, że stary ufok, kurcze i, i swat. Hej Jaczka, czy Jasiek może podejść do telefonu? Nie nie może, bo jest w szkole i ty też powinnaś. O nie, czy ja muszę pobrać jakąś aktualizację do tego moda od Xao, tego poprawionego, bo mi właśnie wyskakują takie puste okienka. No tak, dobrze. No ciekawa jestem, czy zdobędzie jakiś awans, czy nie zdobędzie. Jasiek sobie świetnie radzi w szkole. Super. I przywiózł u Ulrika Henry. Tak, Jasiu, wiemy, że jesteś genialny. A z tą dziełuszką masz jakąś relację? Czy nie? Halo, dziewczyno. Poczekaj. Gdzie ty idziesz, dziełucho? No, taka małpiatka trochę ta laska. Nie, nie podoba mi się. Mhm. Boom. Dziękuję. To idź teraz tam zajmij. I możesz odrobić lekcje od razu, a potem sobie weź uczelnia, przeglądaj propozycje stypendiów i pójdziesz na te studia, bo zaraz będzie 18, a będą dwa dni to akurat. Dobra, jaćka tu ogarnia. W ogóle ty masz jedną chemię tylko z TZ9, ale słabo. Uuu, i nie lubisz tej działchy. No to Won! WON tam nie będziesz siedziała naprzeciwko mnie! Janka powróciła. I Janka pewnie też ma... No oczywiście, no to są, kurczę, mega zdolne dzieci. Mega zdolne. Same szóstki. Już będzie biegła, już biegnie. Uwaga, proszę państwa, zaraz będzie przyłożenie. Ale nie wpadła pod prysznic matce. Dobra, Janeczka, to weź sobie tutaj. Zajmij to biurko. Ja ci w ogóle po złej stronie chyba to krzesło postawiłam, nie? Tak mi się właśnie wydaje. No, bo się nie wsunęło. Jak kto to tu przyszedł? Ja Cię widzę. Widzę Cię, kimże jesteś? Brandy Goody. Goodle. Nie, Goody czy Goodle? Goodle! Ale fajne nazwisko. Google. <gul> Dobrze. I teraz moje pytanie tu zostawiłaś. Ok, to weź odrób lekcję. Tak, a potem. Aha, ja się jak widzę, Olał propozycję stypendium poszedł od razu spać. No dobrze. Gratulacje, Jasiek. Kwalifikujesz się do uzyskania stypendium grant dla studentów SimCity. Czekaj, jeśli utrzymasz swoje wspaniałe oceny, otrzymasz grant wysokości 1000 na nowy semestr. Super. Jasiek może opuścić ten dom i udać się na studia. Tak? Do widzenia. Jeszcze zepsuł komputer na, do... <grytanie> na pożegnanie. <grytanie> dobrze, Jasiu. Nara. Nara. <grytanie> Wszyscy śpią. Nie, Jadźka nie śpi. Jadźka dalej ciśnie to opanowywanie gniewu. Dobra, ale to później pociśniesz. Nikt syna nie pożegnał. Wstał, wyszedł. No to pa. <grym> Dobra, zachowaj resztki. Tu też zachowaj resztki. Super, Jasiek się dostał na studia, to studentami sobie też pogramy osobno na początku przyszłej tury, żeby to wszystko ładnie szło. No i dobrze. Jadzia, wiesz co, to nie chowaj w sumie tego... To weź sobie to zjedz, tylko te pochowaj. Żeby się nie zestarzały i nie śmierdziały. No i potem możesz iść spać. Tak myślę. Janka się bawi. Odrabiaj lekcje. A nie, dobra, nie odrabiaj. To baw się tymi lalkami. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie rozbijaj, nie. No przecież ci anulowałam tą interakcję, Janka! Da się to jeszcze bardziej... No i nie będziesz miała domku dla lalek. No, jak żeś rozbiła, no to... Aaaa! Bez sensu. Bez sensu! Bez sensu. Dobrze, to pooglądaj sobie coś, albo nawet nie... No, pewnie. Tak, i... <ścoughs> To jest piękne, z domku na la dla lalek teraz zrobił się puszki. Magia The Sims 2. Czy wy tu nie macie światła w tej łazience? Czemu w tej łazience nie ma światła? Co to za jakaś bida w domu? No już jest światło w łazience. O. Galancie. O, zajmowanie się filmem i literaturą jest bardzo ekscytujące. To była świetna zabawa. Hmm. No to jak ona jest taka filmowa, i ona ma tutaj takie zainteresowania, że kultura, moda, rozrywka... No kultura i moda są na wysokim poziomie, i rozrywka, więc może ten show-biznes dla Janki. To by nie było głupie. Ona jest ładna, da sobie radę. Czemu nie? O, czy to nie wilkołagnia, to była kocia dama. Kurde, <grym, grym, grym, grym>, pamiętam. No, a właśnie, jeżeli chodzi o ten dom, to tak jak mówiłam na początku, jakby zrobić z tego dwa mieszkania, dwa osobne, w sensie tak jakby dwie osobne gry, ale żeby mieszkali razem, to można na upartego zrobić tak, że na przykład, ponieważ ja nie lubię sterować dużą ilością simów, zrobić z tego tak jakby apartamentowiec, nie? że jeden dom i tu na górze zrobić mieszkanie tak jakby osobno Jaćce i Jance, jak te Z9 umrze, a tutaj osobno temu... Johnemu i jego rodzinie, nie? Tak się da w dwójce. To jest cudowne. No i co ta adopcja? Czy oni przyjęli w ogóle to zgłoszenie? Halo? My tu czekamy na adopcję. Dobra. Lećcie do pracy, do szkoły. Chociaż, no może ty dokończ u ja to... Już chyba nie zdążycie. No trudno. <grym> Obrócił się, ale się nie przebrał. Ludzie, ludzie. I nadszedł ten. No ale jak ten szczególny dzień teraz nadszedł? Jak nie ma nikogo w domu, to przecież mi zaraz zabiorą to dziecko. Nie mogę. Dziewczynka. Ojejku, jak ją nazwać? Hmm. Oni mają Smith. Mamy Johnego. Wszyscy na J. Johnny Jill to będzie Janine <laughs> czemu nie Janine moment czekajcie ja sobie muszę sprawdzić jak to się pisze tak Janine no to Janine no ale to nikogo nie ma no i przecież mi zabiorą to dziecko no przecież no to teraz żeście przyjechali z tym dzieckiem no halo no to była Janine i będzie po Janine tak ogólnie. Co za pajace, no. O której wy wracacie z pracy? O czternastej. No to dobra, może... A gdzie ona to dziecko niesie? No i tu położysz pod płotem? No czy ty nie normalna jesteś? Ale ładna. Oczywiście z tą skórą, której bardzo sobie nie, nie chcę tutaj w tej rozgrywce wprowadzać, bo tak nie powinno być, ale dobra. No, to zły pomysł. No ja wiem, że to jest zły pomysł. Jak przyjeżdżacie, kurczę, jak nikogo nie ma w domu. To się wcale nie dziwię, że, że tak się dzieje. No. Ale dobrze, to dobrze, że gra zrozumiała przekaz. Dobra, ja. ja jaćka. No, ale to. No. No, halo. Ej, no to ja nie mogę. No nie! Ej, nie mogę nic zrobić z tym dzieckiem. Najgod, ta jeszcze 10 dzieci chcę. i nie zaliczyło się te, te, te niemowlę. No ale to Janin, no nie! Ej, no Jadzia. Dobra, kupimy kołyskę. Może jak kupię kołyskę, to może da radę ją do tej kołyski dać, no. Tak. Zostaw tam, nie będziesz gadała z tą Pałą. Przecież jej nie lubisz. Weź ją, bo przecież ona... położyła super odpowiedzialna opieka społeczna, nie? O, nie ma nikogo w domu. Co robi opieka społeczna? A. Przyjeżdża później, bo widzi, że nikogo nie ma w domu. B. Zostawia dziecko pod płotem, żeby, nie wiem, kurde, zmarło zimne. Brawo. Ciekawa jestem, jaką będzie miała buźkę. Wszystkie małe dzieci są piękne i urocze, ale... No cóż. Różnie to bywe, nie? Proszę bardzo, jest i mała Janine. Takiej kucy się dałam. Żeby wyglądała jak normalny, cywilizowany człowiek, chociaż... No muszę przyznać, że ja na przykład osobiście lubię bardzo tą skórę, tego skina i normalnie z nim gram, dlatego że ma ładne cieniowanie, aczkolwiek tutaj to dziecko to wygląda jakby miało cienie takie, wiecie, normalnie nałożone i to jest tak trochę kiepsko, ale nie wiem, jeszcze, jeszcze tam pokminie w tych plikach, co to się podziało, że mi się ta skóra podmienia, mimo że no ja mam ustawioną na wszystkich właśnie defaultowych, no to, to tą, którą oni mają, tak, więc to bardzo dziwne, że tu się takie rzeczy dzieją, ale no dobra. Jak macie jakieś porady, to piszcie. No i tak, moi drodzy, ta rozgrywka u Kowali nie jest jakoś bardzo emocjonująca, coś mi się tam porobiło ze skinami, muszę sobie to posprawdzać wszystko, bo Janine dżan, to nie powinna mieć taka skina, ale dobra, już po, pominę to. Najwyżej podmienię wszystkim na te skiny, żeby już wszyscy wyglądali jednakowo, bo hurdur, nie zniosę tego. No i tak, dziupki, no jeżeli dzisiejszy film Wam się podobał koniecznie, zostawcie lajka, like, dajcie suba, wbijajcie na media społecznościowe m.in. na Facebooka, Instagrama, Tumblr oraz z Discorda, bo tam się bardzo dużo dzieje. Ja pozdrawiam was ciepło, trzymajcie się. Pow!